Rybnickie Targi Edukacji to impreza, która skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy w jednym miejscu i w jednym czasie mogą porównać oferty edukacyjne wszystkich rybnickich szkół ponadgimnazjalnych, tych publicznych i tych niepublicznych. To wszystko jest dla Was. Oglądajcie, czerpcie jak najwięcej informacji, wybierzcie słusznie, tak żebyście byli zadowoleni z kolejnego etapu swojego procesu dydaktycznego. I 9. Rybnickie Targi Edukacji uważam za otwarte. Dziękuję bardzo. Atrakcji jest mnóstwo, oprócz tradycyjnej oferty edukacyjnej, gdzie każda ze szkół publicznych i niepublicznych ma swoje stoisko, tam serdecznie zaprasza i prezentuje swoją ofertę, to również można skonsumować często wytwory uczniów, którzy już są uczestnikami procesu edukacyjnego w szkołach. To jest właśnie ta domena targów, iż w formie takich juwenaliów uczniowskich czy studenckich przeniesionych na grunt takiego szkolnego pikniku można tego wszystkiego doświadczać. Uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych podejmują zawsze od marca do czerwca decyzję kluczową, czyli jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać, jaką wybrać ścieżkę kariery edukacyjnej po zakończeniu gimnazjum. Macie już jakiś wybrany kierunek dalszego nauczania? Jaką szkołę chcecie zacząć? Ja mam wybraną ogólnie technikum górnicze na spedytora. Tak. Ja wiem tyle, że technikum i może później jakieś studia, nic więcej nie mam. Ja do ekonomika na organizację reklamy. Mhm. Też tam jeszcze ekonomia, ale potem to się jeszcze zobaczy. Dobra. Ja jeszcze nie wiem. Nie mam pojęcia. Liceum na Biolchema. Aha, liceum w Biolchema. A ty? Ja na Humana, liceum. Aha, też. Dobra.